Naładowanie News, czyli moja elektryczna piątka. Zaczynamy. A zaczynamy od zestawień, od statystyk, od liczb, czyli licznik elektromobilności. Dawno go nie było. PSPA i PZPN przygotowali zestawienie, najnowsze zestawienie dotyczące liczby samochodów elektrycznych na koniec 2022 oraz liczby rejestracji nowych i używanych samochodów w zeszłym roku. Przyjrzyjmy się zatem, jak to wygląda. Jak podaje licznik elektromobilności, pod koniec zeszłego roku po polskich drogach poruszało się 61 570 samochodów zelektryfikowanych. Natomiast w pełni elektrycznych, bo w zasadzie one są dla nas najważniejsze, było 31 249 sztuk. Stanowi to aż 51% całości. Innymi słowy, auta bateryjne są większością w stosunku do hybryd typu plug-in, których było 30 321 sztuk, czyli 49%. Ale to oznacza także fakt, iż Polacy coraz chętniej wybierają auta tylko i wyłącznie z napędem elektrycznym, a nie hybrydy, jak miało to miejsce jeszcze rok temu. Nie da się ukryć, że rynek aut elektrycznych w Polsce rośnie. Może nie w tak dynamicznym tempie, jak u naszych zachodnich sąsiadów i nie tak dynamicznie, jakbym sobie tego życzył, ale jednak. Nie da się ukryć także, iż większość z rejestracji nowych samochodów elektrycznych stanowią te kupowane na potrzeby flotowe i firmowe. Wracając jednak do statystyk, to w stosunku do 2021 roku nastąpił 29% przyrost rejestracji zelektryfikowanych samochodów. Liczba nowo zarejestrowanych samochodów elektrycznych w Polsce w 2022 roku wyniosła, teraz uwaga, 24 796 sztuk, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 rejestracji było 19 229 sztuk. W minionym roku dokonano rejestracji 13 912 nowych i używanych samochodów tylko i wyłącznie bateryjnych oraz 10 884 nowych i używanych hybryd typu plug-in, podczas gdy w 2021 wartości te wynosiły odpowiednio 8852 dla bateryjnych i 10377 dla hybryd. No, ewidentnie cieszy mnie fakt, że samochodów bateryjnych kupujemy i rejestrujemy więcej niż hybryd. Brawowe! Wraz z przyrostem samochodów elektrycznych, o czym przed momentem mówiłem, rośnie także infrastruktura. Co prawda, nie w tak dynamicznym tempie, jakiego ja sam bym sobie życzył i pewnie wy też, ale jednak przyjrzyjmy się zatem, jak wyglądało to w zeszłym roku. Pod koniec grudnia 2022 roku w Polsce funkcjonowało 2565 publicznych stacji ładowania, co przekładało się na 5016 punktów ładowania. 29% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania, czyli DC, a aż 71% to wolne ładowarki prądu przemiennego AC o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W samym grudniu uruchomiono 38 nowych ogólnodostępnych stacji ładowania, czyli 103 punkty ładowania. Przynajmniej tak wynika z licznika elektromobilności. I teraz, co ważne, jak mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA, rok 2022 był przełomowy dla polskiej elektromobilności pod względem przyrostu stacji ładowania.
uruchomiono w nim największą liczbę ładowarek w historii. Ale hola hola, wszystko wskazuje na to, że bieżący rok, czyli 2023, pod tym względem będzie jeszcze lepszy. Przynajmniej tak zapowiada prezes PSPA, a mnie nie wypada się z nim nie zgodzić. PSPA i PZPM pokusiło się także o zestawienie polskich miast, które charakteryzują się największą liczbą publicznych stacji ładowania. Zdecydowanym numerem jeden jest Warszawa, w której funkcjonuje obecnie ponad 250 stacji. Drugie miejsce z ponad o połowę mniejszą liczbą stacji zajmuje Gdańsk. Trzecie w rankingu są Katowice, a następne miejsca zajmują Kraków, Szczecin, Poznań i Wrocław. No i to by było na tyle. Celem przywołania statystyk dotyczących zeszłego roku. A teraz wracamy do samochodów elektrycznych. Numer 3 w dzisiejszym zestawieniu to Tesla. Tesli i Ilona Muska dawno w newsach nie było. Przynajmniej tak twierdzi Szymon. A Szymon wie, co mówi. W każdym razie, jeżeli chodzi o Teslę, to mamy do czynienia z całkiem sporą obniżką cen. To jest akurat bardzo fajne dla rynku mobilności. Natomiast mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz. Jeżeli w samej Polsce, no tam średnio cena spadła gdzieś w granicach 20 tysięcy złotych, w zależności od modelu, trochę więcej, trochę mniej, to ja jestem ciekaw nie tego, jak wzrosną zakupy Tesli, jak to się przełoży na sprzedaż. Bardziej interesuje mnie fakt, jak zareaguje na to konkurencja. Bo wydaje mi się, że musi zareagować. W związku z tym, jak szybko i o ile i czy nastąpią obniżki konkurencyjnych i innych modeli. Tego jestem ciekaw i z pewnością będę to obserwował. Natomiast jeszcze fajna rzecz była związana z tym faktem, gdyż te obniżki cen dotyczą no nie tylko Polski, ale również innych krajów. Na Twitterze rozpętała się przez pewien czas burza zawiedzionych osób, które całkiem niedawno kupiły Teslę i jak się okazuje, nie chciałbym powiedzieć, że przepłaciły, ale zapłaciły za nią nieco więcej. Nieco więcej, czyli nieco więcej o jakieś 20 tysięcy dolarów. Te osoby pisały na Twitterze bezpośrednio do Ilona Muska, że hello, jak tak można było, czujemy się nabici w butelkę i tak dalej, i tak dalej. No i wywiązała się z tego całkiem fajna, wręcz emocjonująca dyskusja, mająca jakby zwolenników i przeciwników tej sytuacji. Część pisała, że rzeczywiście no, jest to nie fair, ale druga część bardzo w mojej ocenie sensownie to argumentowała. Mniej więcej w taki sposób. Czy jeżeli kupujesz sobie w sklepie spodnie, płaszcz, telewizor, cokolwiek innego za określoną cenę, następnie po kilku miesiącach ta cena dość o kilkadziesiąt czy kilkanaście procent spada, to czy w związku z tym idziesz reklamować te spodnie? Telewizor? Lodówkę? Pralkę? No właśnie. I z tym was zostawiam. Od 2035 roku, jak pewnie doskonale wiecie, Unia Europejska zakazuje sprzedaży samochodów spalinowych. Może nie do końca zakazuje, ale sugeruje, nakazuje i tak dalej, i tak dalej. Ale, co ważne, nie wszyscy podążają tą samą drogą. Jak podaje Elektrobus, w Senacie Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy dotyczący zakazu sprzedaży, teraz uwaga, nowych elektryków z rokiem 2035 w stanie Wyoming. Generalnie chodzi o to, że dla Wyoming przemysł naftowy i gazowy stworzył wiele miejsc pracy, jest cenioną branżą itd., itd. Auta elektryczne zaś mają z kolei stanowić niebezpieczeństwo dla gospodarki i społeczności stanu. Jako powody zagrożenia wymieniana jest słaba infrastruktura, brak surowców do budowy baterii, problemy z elektrykami i jeszcze wiele innych czynników. Generalnie, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i politykę.
Osobiście jestem niezmiernie ciekaw tego, czy ustawa przejdzie, czy gdzieś utknie. Pożyjemy, zobaczymy. No i dzisiejsza jedyneczka to europejski samochód roku. Nagrodę tę zdobył kompaktowy SUV, elektryczny SUV dodam. Co jeszcze dodam? Produkowany w Polsce. Wiecie już, o kogo chodzi? Jeep Avenger. To duża, wręcz bardzo duża rzecz dla marki Jeep, bo to pierwszy ich model, który zdobył tę jakże prestiżową nagrodę. Avenger pokonał Kia Niro, Nissan Ariyo, którym zachwycałem się już na łamach naładowanych, Peugeota 408, Renault Austral, Toyotę BZ4X, elektryka i Volkswagena ID Buzza. No powiem szczerze, że akurat ID Buzza to mi szkoda, bo to był mój faworyt. No, ale ja nie byłem w gronie 57 jurorów, którzy dokonywali wyboru. Avenger uzyskał 328 punktów i został uznany za najlepsze auto Europy przez 21 członków jury, co dało mu zwycięstwo. A teraz kilka słów o triumfatorze. Nowy Avenger to kompaktowy SUV mierzący zaledwie 4 metry. Podobno zwinny i przyjemny w prowadzeniu. Tego nie wiem, wierzę na słowo. Według producenta bateria ma zapewnić 400 km zasięgu, ale biorąc pod uwagę normy WLTP, to raczej przy prędkości nie większej niż 90 km na godzinę. W moim przypadku byłoby to pewnie coś w granicach 250-300 km, co i tak jest całkiem niezłym wynikiem. To wszystko dzięki baterii 54 kWh. Cena po dopłatach Zenfosiu w granicach 150 tysięcy złotych. No i pytanie do Was. Kupilibyście tegorocznego triumfatora europejskiego samochodu roku? Odpowiedzcie sobie sami. I to by było na tyle dzisiaj w elektrycznej piątce. Ja nieustannie zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrybowania. Kolejność dowolna. Widzimy się już za tydzień. Cześć!